została wydana w 1584 roku. Ukazała się w książce, jednej z książek łacińskich. I zastanówmy się nad jej powstaniem. Jak byś oscylował? Jak byś próbował oszacować to powstanie? Bo mi się wydaje, że ma na tyle charakter uniwersalny, że pieśń ma w zasadzie możemy... Może być starsza. Nawet sięgająca czasów bitwy pod Grunwaldy i bitwy pod Warną, prawda? Czy aż tak daleko? 1444. Czy aż tak daleko, to nie wiem, czy moglibyśmy sięgać, bo słownictwo jest jednak... XV-wieczne, co najmniej. Zwłaszcza, że jest wozy łańcuchami, prawda? Czyli taktyka spinania wozów łańcuchami została zaczerpnięta od husytów, oczywiście. Natomiast w wojskach Rzeczypospolitej już są źródła, że w drugiej połowie XV wieku wozy łańcuchami spinano, o czym, na co wskazywał Radosław Sikora w jednej ze swych książek, doktor Radosław Sikora, pozdrawiamy serdecznie. Natomiast pewnym jest, że była to taktyka typowa dla XVI i nawet XVII wieku, którą również propagował wcześniej wspomniany przez nas Tarnowski. Wozy łańcuchami. Tak, mi nie chodzi w tym momencie o realia. Ja zwróciłem uwagę na słownictwo. Słownictwo. W tym momencie, no ciężko powiedzieć, no jakby widać tu pewne cechy, które no tak... Te wozy łańcuchami? Nie do końca pasują mi do aż tak wczesnego okresu jak początek XV wieku. Dlaczego? No bo mamy już na przykład wejrzy na lud chrześcijański pisane przez Y wejrzy, a nie weźrzy. Dobrze. Bo już mamy zmiękczenie, a to się pojawiło pod koniec XV wieku, to zmiękczenie. Nawet nie powiedziałbym, że pod koniec, tylko pojawiło się... Na pewno już funkcjonowało w drugiej połowie XV wieku. W drugiej połowie, ale nie w pierwszej, więc Grunwald nam odpada. I Warna zresztą myślę, dobrze, że też. Czyli już, kochani, możecie zobaczyć, że dochodzimy do wspólnego wniosku, iż pieśń, która ukazała się w 1584 roku w książce łacińskiej, a więc wydana została starodrukiem, tak, drukiem, na pewno ma pochodzenie oscylujące wokół końcówki XV wieku, a XVI wiekiem. Myślę, że taki opis krwawy mógł dotyczyć wydarzeń związanych z wielkimi i sławnymi bitwami. Zatem możemy wskazać, że mogła to być, co bardzo prawdopodobne, że mógł być to początek XVI wieku. Bitwa pod Orszą, 1514 rok. Możemy także wskazać bitwę pod Ochmatowem. Możemy wskazać, drodzy Państwo, wyprawy z początków panowania Stefana Batorego, prawda? Wojnę z Moskwą, prawda? Z Moskalami. 1579-1582, co jest już drugą oczywiście połową. Niemniej jednak sprawa wciąż budzi kontrowersje. Sprawa jest bardzo otwarta przede wszystkim dlatego, że autor jest anonimowy. Tak, a tekst uniwersalny i można odnieść go... Ale też właśnie ta anonimowość autora znowu myślę, że jest, że... Ja bym tu wrócił do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście tego lania się krwi promieniami, kiedy ty spytałeś, czy autor nie chciałby się wyróżnić. Gdyby się chciał wyróżnić, to by się podpisał. Ale wyróżnić słownictwem? Możliwe. Możliwe, że to, co ty mówisz, jest słuszne i wielce prawdopodobne. Także... No kurczę, no to jest pieśń, którą jest bardzo trudno w gruncie rzeczy jednoznacznie i wydatować, i zinterpretować. Dobrze, Kacprze.
pozornie prostej budowie i pozornie prostemu ujęciu tematu, to w gruncie rzeczy jest to naprawdę bardzo złożona pieśń. Podsumujmy naszym kochanym widzom pieśń o kole rycerskim. No na pewno mamy do czynienia z wyjątkowo obrazowym i takim wręcz miejscami naturalistycznym opisem krwawej bitwy. To wytniemy. Kacper, patrz tu. Patrzę tu. Kacper, patrz tu w kamerę. Bo się patrzysz... Nie, wyłączaj. Patrzysz się nam. Teraz pragniemy... myślę, że już z Kacprem... Nie, jeszcze raz. Teraz myślę, że Kacper, możemy już naszym odbiorcom przedstawić nieco nasze podsumowanie, prawda, tej pieśni. Co byś chciał, jakbyś chciał podsumować tą pieśń? Znaczy niewątpliwie mamy do czynienia z takim bardzo obrazowym, miejscami wręcz naturalistycznym opisem krwawej bitwy, ale jednocześnie z bardzo dużym nagromadzeniem takich treści religijnych, takich miejscami wręcz mistycznych, więc mamy pieśń, która ma takie dwa oblicza nieco. Ma to oblicze takie właśnie sacrum bardzo... Sacrum i profanum, prawda? Poniekąd. Poniekąd tak. Więc jest to pieśń taka pogranicza pieśni religijnej i typowej... Pieśni żołnierskiej, pieśni żołnierskiej. Ja zdecydowanie to, co chciałbym zwrócić uwagę, to są owe spinanie łańcuchów, owe koła. Faktycznie musimy odrzucić tutaj pierwszą połowę XV wieku, bo nie było owych kół jeszcze. W drugiej połowie XV wieku raczej też owe koła chorągwiane, rotmistrzowskie, kołem toczy, czy owe spinanie łańcuchów, to już jest wiek XVI. Zatem, drodzy Państwo, pieśń ta na pewno musiała powstać w XVI wieku i myślę, że uwzględniając oczywiście owe koła w rozumieniu kół rotmistrzowskich, chorągwianych, hetman kołem toczy, możemy śmiało przypuszczać, iż są to lata od lat 40. po lata 80. XVI wieku z dużym uwzględnieniem okresu właśnie 50-80. Po następne zgodzę się oczywiście z tym, co szanowny polonista powiedział, że kochani, jest to utwór dość krwawy, ukazujący taki trud żołnierza, codzienność żołnierza, jego bitność, dzielność, ale i los, który nie zawsze był taki, jaki żołnierz by tego chciał, bo jednak podeptanie przez konie, drugi polega bez rany, prawda? Można by dopowiedzieć, przez konie stratowany. Nie było śmiercią chwalebną, bo żołnierz, rycerz, chciał umierać od odniesionych ran w boju, sławiąc się w boju, nie zaś w taki sposób lub umierając, konając wręcz, prawda, w agonii, prosząc, by go dobito, czy szablą łeb ucięto. Dziękujemy Wam serdecznie, że wysłuchaliście naszych rozważań na temat pieśni Piękne jest koło rycerskie. Piękne, lecz tragiczne. Zgodzisz się ze mną, Kacprze? Niewątpliwie. Dziękuję serdecznie Państwu. Jakub Zagórny. Kacper Słomka. Dziękujemy. Nie mówiłeś, że to jest... Czy teraz głos kobiet?